Cześć, witajcie, z tej strony Grid. Prosiliście mnie o jakiś film odnośnie budowy statków. Zastanawiałem się, jak to zrobić, ponieważ na swoim głównym save'ie mam poziom daleko tam przekraczający 60, także mam dostępne wszystkie możliwe receptury, wszystkie możliwe bronie, części statków i tak dalej. Dlatego, jak widzicie, zaczynam nowy save. Jeden save już zrobiłem, dotarłem do Atlantydy, mogę budować statek. To był taki save, gdzie rushowałem przez cały samouczek, żeby jak najszybciej dotrzeć do Atlantydy. Mam tam level 2. Na tym save'ie będę grał w miarę normalnie. Czyli zbadam tą planetę, zbadam Kret, tak? Chyba jest ta druga placówka, na której rozwalamy dowódcę piratów. Zobaczymy, jaki level uda mi się osiągnąć. Podejrzewam, że w granicach od 5 do 10 levela pewnie, nim dotrę do Atlantydy, powinienem mieć. I trzeci save będzie moim głównym save'em. Zrobię jakby w jednym poradniku, postaram się umieścić, jeżeli to nie będzie za długie, 3 poradniki, czyli jak zrobić statek na bardzo niskim poziomie, jak zrobić statek, kiedy już w miarę legitnie przeszliśmy samouczek, w miarę wciągnęliśmy się w tą grę i ten level jakiś tam osiągnęliśmy. Zobaczymy, jaki level uda mi się osiągnąć właśnie przechodząc samouczek. I trzeci poradnik będzie właśnie na levelu, gdzie już mamy dostępne wszystkie itemki. Bo jeżeli nie wiecie, niestety itemy, które sprzedają nam technicy okrętowi, są też przypisane do naszego levelu, co jest dla mnie zupełnym idiotyzmem, no ale trudno, no jest jak jest. Także im wyższy level mamy, tym więcej przedmiotów będziemy mieli dostępnych. I na tych trzech różnych właśnie kapach spróbujemy sobie zbudować 3 różne statki i zobaczymy, jakie efekty osiągniemy. Także do dzieła. Ja się biorę za samouczek i widzimy się w Nowej Atlantydzie u technika okrętowego. Słów kilka tutaj na samym początku, nim weźmiemy artefakt. Jeżeli się troszeczkę cofniemy, tak przy okazji wydobyłem wszystkie złoża, które są w tej jaskini. Faktem są one praktycznie bezwartościowe, bo możemy sprzedać je za jakieś tam marne grosze, ale jeżeli planujemy rozgrywkę, no to pewnie prędzej czy później nam się przydadzą. Ale do czego zmierzam? Jeżeli zejdziecie z tego mostu, który prowadzi do artefaktu, tutaj czeka Lin z tym drugim przydupasem, znajdziecie, nie wiem, zamurowaną ścianę. Możecie ją spokojnie rozdupczyć przecinakiem. Znajdziecie tu złoże Europu. Dość wartościowy minerał, jeśli chodzi o rzadkość. A także kubek do kawy z napisem NASA. Sporo godzin spędziłem w Starfieldzie, jak dotąd nie natrafiłem na drugi taki, więc jeżeli ktoś zbiera takie znajdźki, być może jest to unikat. W sumie nie ma się co martwić, jeżeli nie zrobicie tego na początku, spokojnie możecie też zrobić to w późniejszym etapie gry. Po prostu wrócicie na tą planetę, wrócicie na tą placówkę i kubek tu będzie czekał. Wiem, bo w poprzedniej rozgrywce zrobiłem właśnie bardzo podobnie. No a teraz lećmy po nasz artefakt. A ciekawą rzecz trafiłem właśnie. Abordażuję statek piratów i okazało się, że nie ma w nim grawitacji w ogóle.
sumie heca w cholerkę. Pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby podczas abordażu nie było grawitacji. Trzeba przyznać, zwała. Usiadło mi, grawitacja wróciła. Beka. To jest moment, jak wystartowałem z placówki górniczej. To są te pirackie statki, które nas zaatakowały. Stwierdziłem, że je sobie rozwalę, jednego przejmę. Zawsze to parę kredytów do przodu, nie? Może nie każdy z was wie. Zapewne większość tak, ale być może nie każdy. Jeśli chodzi o statek. Nie tylko w szafce kapitańskiej czy w ładowni możemy przewozić przedmioty. Spokojnie możemy przewozić je też pierdyknięte na ziemię. Tak wygląda mój zbiór przedmiotów po przejściu samouczka i dotarciu na Jamison. Także teraz będę musiał to posprzedawać i zaraz zobaczymy, ile z tego wyciągnę kasy. Przy okazji może wspomnę tutaj o książkach, jeżeli znajdziecie jakieś, warto je przeczytać, ponieważ dodają one znaczniki, tak jak na przykład dziennik Livingstona. Odwiedź punkt orientacyjny Apollo na Księżycu. Konstelacji są dwie albo trzy takie książki. Nie wiem, ile ich jest poza konstelacją. No ale warto przeczytać, myślę, że każdą. Save pierwszy. Ten, na którym rushowałem jak najszybciej, żeby dotrzeć do Atlantydy na Jamison. Wszystko ok. Dotarłem tutaj mniej więcej na levelu drugim. Dzięki temu, że byłem w loży, osiągnąłem level trzeci, także mam postać na trzecim levelu. Pojawił się tylko jeden problem. Dotarłem tutaj z 2000 kredytów, także żeby uzyskać przynajmniej te 50 000 kredytów, które będziemy potrzebowali na statek, w sumie niecałe 50, ale się zabezpieczyłem. Ukradłem praktycznie każdą rzecz, którą dało się ukraść w całej Atlantydzie. Nie tylko tak jak tutaj od niego całą broń. No tego nie dałem rady ukraść, bo zawsze mnie skubaniec namierzył. Ale całą resztę mu zajmowałem. Każdą broń, każdy kombinezon, każdy kubek, każdy długopis. No musiałem po prostu zajumać wszystko od każdego. Tak samo z Electronics, tak samo z Trade Authority. No i co? Rzeczy, które da się normalnie podnieść, sprzedawałem w normalny sposób. Rzeczy ukradzione sprzedawałem w Trade Authority, odkupowałem i wtedy sprzedawałem u innych sprzedawców. Także to jest minus rushowania. Jeżeli polecicie... Nie studnia. Jeżeli polecicie na speedzie, pomijając wszelkie zbieranie, podnoszenie i tak dalej, skończycie w Atlantydzie maksymalnie z 15, może 20 000 po zaliczce od loży. A widzieliście tego?
Alien z tyłka się wziął, na drzewie siedział chyba. Dobra. Dziwnie się zachowuje, nie gadajmy z nim, bo jeszcze nam w pierdol spuści. Na trzecim levelu to ja za dużo nie zrobię. Także musicie liczyć się z tym, że... No będziecie musieli obrobić calutką Atlantydę. Można wszystkie przedmioty spokojnie wziąć z loży i sprzedać je bez większych problemów, one nie są kradzione. Jeśli chodzi o kradzione, no to mówiłem, w Trade Authority sprzedawałem, odkupowałem za tą samą cenę, za którą sprzedałem i sprzedawałem u innych sprzedawców. Taka ala paserka, nie? Była w Trade. Dobrze, no teraz przejdźmy sobie do naszego technika. No i w końcu zajmijmy się statkami, bo o tym miał być ten film, nie? No i wejdźmy w kreator statków. Tak, tutaj za dużo sobie nie poszalejemy. Co prawda już i tak level 3 mam, więc widzę, tych napędów się pojawiło więcej niż jak miałem tylko 2. Na tak niskim levelu nie ryzykowałbym tutaj tworzenia statku od nowa, bo nie ma to najmniejszego sensu. Wydamy niepotrzebnie pieniądze, a i tak te statki, ten statek będziemy musieli później całkowicie zmodyfikować. Dlatego co bym osobiście polecał? Rozbierzcie sobie Frontiera. I spójrzcie, gdzie można ewentualnie coś jeszcze dodać. Tak naprawdę tutaj za dużo nie zrobimy przy tak niskim levelu, ale możemy chociaż spróbować zwiększyć troszeczkę jego ładowność. Niestety tutaj bardzo musicie uważać na masę, nie? Ze względu na to, że za dużo nie zdziałacie. Jeśli chodzi o tego początkowego, maksymalnie masa 44, no od cholerki. Maksymalnie 2 ładownie bym dodał. Pamiętajcie, Z-ką możemy obracać. Teraz tak, mamy 2 błędy. Niepodłączone moduły, aha. Dobra, w porządku. Pamiętam. Ładunek 900 nie jest to może jakoś dużo, no ale podwoiliśmy, nie? Na nasz ładunek. Tylko, że kolejną misją, którą będziemy robić, będzie
skok do układu Sol. Tam potrzebujemy chyba minimalnie 16 lat świetlnych, więc będziemy musieli wymienić napęd grawitonowy. Zobaczmy, czy mamy lepsze. Ja mam ciąg skoku 13. No mam nadzieję, że wystarczy. Ten sobie usuńmy. Niestety nie możemy mieć dwóch napędów, nie? Grawitonowych. 18. Dobra. Napęd grawitonowy mamy ogarnięty. Tego modułu Frontier 2 na 1 bym nie wymieniał. Dlaczego? Jest w nim łóżko, jest w nim stacja badawcza, jest w nim kuchenka. Także ten moduł bym zostawił. Jest on dość uniwersalny i myślę, że warto go mieć. Szukam, gdzie ja generator przechlałem. Weźmy, wywalmy generator, spróbujmy sobie dać ciut lepszy. Robię trochę na pałę, nie miałem wcześniej przygotowanego. I teraz tak, teoretycznie moglibyśmy użyć glitcha, żeby założyć tego. No wiecie, nie? O który chodzi. Wybieramy reaktor, który możemy zbudować. Jest na czerwono, czyli tak jak powinien być. Wybieramy go, naciskamy S i teoretycznie możemy zamontować ten, który był niedostępny. Tylko, że ten generator akurat potrzebuje pilotaż ranga trzecia, także jeżeli go założymy, nie będziemy mogli naszym frontierem odlecieć, więc dupka. Czyli zakładamy ten, który założyć możemy. Dałoby się też wymienić silniki na trochę lepsze. Muszę uważać, żeby się w tych 50 tysiącach zmieścić, nie? Chcielibyśmy go sobie też przetestować, czy to będzie latać. My mamy 2000, załóżmy sobie tego 2010. Mobilność 63, no jest lepiej, no ale przepraszam, dupy jeszcze nie urywa, nie? Spróbujmy dorzucić sobie tego. Tutaj jest potrzebna budowa statków, więc nas to nie ogranicza. Możemy go spokojnie założyć i będziemy mogli go pilotować. Czyli wybieramy, naciskamy S-kę i go zakładamy. Mobilność 100. Jest bardzo dobrze. Drogo, ale dobrze. No i znacie mnie. Rakiety wypierdzielam. Zobaczmy, jaką broń możemy sobie założyć. Działko Mauler, działko automatyczne Mauler. Cholera, są trochę drogie te automatyczne działka. 36 tysięcy. Dobra, póki się nie dorobimy, założymy sobie tego tańszego. No i niestety, no jest on znacznie gorszy niż automatyczny. Ale tak jak mówiłem, dość mocno ogranicza nas tu budżet. R-kom podnosicie poziomy, nie? I F-kom obniżacie jak coś. 43 tysiące. Być może jeszcze nam wystarczy na jakąś w miarę dobrą tarczę. Zerknijmy.
4000, no. W sumie okej. Nie wiem, czy możemy go poziomo ustawić? Możemy. Zetką obracacie, nie? To była 10, my założyliśmy 20. Nie jest ona jakoś dużo mocniejsza. Ale jak... V-Dragon... 221P, 221P. Ale jak na początek, powiedzmy, może być 47 tysięcy. Co byśmy mogli jeszcze tutaj mu zmienić? Teoretycznie może... Baki Helu są dość tanie. My mamy tutaj 100, weźmy 200 sobie załóżmy. Usuńmy ją. Zasięg skoku 17. Zaczęliśmy z wyższym, no ale no dosyć dużo dołożyliśmy do statku, także masa statku niestety wpływa zarówno na mobilność, jak i na zasięg skoku, więc to jest problem. Generalnie, jeżeli budujecie jakikolwiek statek, wszystko zależy od równowagi, czyli musicie wybrać złoty środek między mobilnością, masą, ładownością, limitem załogi, tak lawirować. Jeżeli zbyt mocno przekroczycie na przykład masę, przepraszam, będziecie musieli dodać dodatkowe podwozia, co znowu zmniejszy mobilność, przez co będziecie musieli dodać dodatkowe silniki, przez co być może znowu będziecie musieli dorzucić podwozia, jeżeli tych silników zbyt dużo dacie. I to jest naprawdę masakra, nie? No ale dobra. Zmieściliśmy się w budżecie 50 tysięcy. Nasz frontierek może tyłka nie urywa, ale jest lepszy jak był. Właśnie. Jeszcze jedna rzecz, o której wam nie wspomniałem. Jeżeli będziecie budować statki, weźmy tu jakiś sobie kokpit. Weźmy ten kokpit. Dobrze. I weźmy sobie... Może dokowniki. Jak widzicie, miejsc montażu ma kilka. Rzecz, której bardzo długo nie wiedziałem, się zastanawiałem, po cholerę są te strzałki. Teraz sprawa się wydaje oczywista. Wcześniej dla mnie to był kosmos. Dodajmy sobie jeszcze może jakiś... Kwaterę? A może być kwatera. Jak widzicie, kwatera ma strzałki z każdej strony. Dokownik ma strzałkę tylko od dołu, a kokpit ma strzałkę tylko z tyłu. Strzałki pokazują wam miejsca, gdzie w danym module mogą być drzwi. Czyli na przykład, jeżeli ten moduł... No tego akurat się nie da, ale tak powiedzmy sobie, tak, że byśmy go tutaj założyli w ten sposób, o niektóre kokpity można, no tutaj jestem zbyt mocno ograniczony ilością części, założyli w ten sposób, nie moglibyśmy się dostać do kokpitu od dołu. Do tego kokpitu tylko dostaniemy się tędy, gdzie jest strzałka. Tutaj, jak widzicie, z każdej strony ten moduł może mieć drzwi, można z każdej strony się do niego dostać. A to tak tylko na marginesie, jakbyście budowali statek od zera, to przydatna informacja.
Dobrze. Mamy jeden błąd. Statek ma nieprzypisaną broń. No to weźmy sobie, przypiszmy. Na jedynce. Ej, ja mam działko automatyczne założone? No nie mówcie, że spierdzieliłem to tak. Dobra. Na jedynce laser. Faktycznie automatyczne kupiłem. Nie miało być tak. Nie to. Miało być G. Tak, to osłony, komponent, uzbrojenie, furty, ładownie. A gdzie są działka? Uzbrojenie. 7400. Nie wiem, czy nam starczy kasy. Raczej nie starczy. Dobra, usuńmy sobie to automatyczne. Tu było jakieś moje potknięcie. I zamontujmy zwykłe działko. Dobrze, mamy jedno ostrzeżenie. Statek nie ma przydziału broni. Chodzi o to, że nie mamy założonych rakiet. No jeżeli ktoś koniecznie by chciał... Mamy miejsce, mamy kasę. Możemy te rakiety założyć na początek, żeby troszeczkę wzmocnić nasze szanse. Pojawił się jeden błąd, no ale to przez to, że broń jest nieprzypisana. Także przypiszmy jeszcze rakiety. Stan nominalny, mobilność 100%, zasięg skoku 17, limit załogi 2. Limitem załogi na samym początku gry bym się nie przejmował, ponieważ no póki co musimy męczyć się z Sarą, a jak dojdą kolejni towarzysze... Najprawdopodobniej frontiera już zmienimy albo przebudujemy zupełnie od zera. Także weźmy go sobie, przetestujmy, czy to ta cegła w ogóle będzie latać. No i jesteśmy o 43 tysiaczki lżejsi. Za bardzo nie zmieniliśmy naszego frontierka, ale troszeczkę go przerobiliśmy. Dorzuciliśmy mu lepsze ładownie, lepsze silniki, ciut lepszą tarczę. Ciekawe, jak ona się tu znalazła przede mną. W zasadzie tą ładownię jeszcze byśmy mogli cofnąć lub wsadzić tam między tą ładownię na samym końcu a wejściem. Tutaj o tej ładowni, którą widać od spodu mówię, jakiś moduł, no ale to by spadła nam mobilność, nie? Dobra, podnieśmy troszeczkę osłonę. No i tak się prezentuje nasz frontierek w locie.
niestety te tempo działka balistycznego nie jest może największe, ale możemy nim prowadzić spokojnie ogień ciągły przy takich ustawieniach, więc jest w miarę znośnie. Sześć rakiet możemy puścić, później się będą ładować bardzo długo. Widzicie, dlatego właśnie uważam, że broń rakietowa jest średnia. Czas załadunku po wystrzeleniu tych sześciu rakiet jest bardzo długi. Może na początku ma to jakiś sens, jeżeli mamy tego frontiera, ale w momencie, kiedy mamy już lepsze statki, lepsze uzbrojenie, dużo łatwiej rozwalimy. Dużo łatwiej rozwalimy wrogi statek zwykłymi działkami, jakoś bez pitolenia się z rakietami. No i... Nie powinno być lądowania? No i tak wygląda statek za niecałe 50 tysięcy. O, tutaj o tym miejscu mówię. Teoretycznie tutaj byśmy mogli wmontować jeszcze jeden moduł na upartego. Ale... ewentualnie przesunąć ładownię po prostu bliżej tego. Ale jakoś nie czuję takiej potrzeby, nie? Przynajmniej na chwilę obecną. Tak wygląda statek na bardzo niskim levelu. Bo mówię, ja tutaj mam... I tu jest level. Dwa punkty rank, czyli mam trzeci level. O, tutaj. Na bardzo niskim levelu za niecałe 50 tysięcy. Teraz przejdziemy do frontierka na levelu w granicach 9. Chyba 9 level mam na drugiej postaci, jeżeli się nie mylę. Także przeskoczę tylko na drugą postać i widzimy się za chwilkę. Tutaj macie też nowy save. Postać na poziomie 8. Przechodziłem tutaj tak, jakbym przechodził normalnie grając, czyli skanując planety, zbierając itemki, dodatkowo przeprowadziłem abordaż statku pirackiego, tego, co nas atakuje zaraz po starcie. Plus na planecie mi się udało zrobić jeden statek eklipsów. No i koniec końców uzbierało mi się tam 86 tysięcy. No i zobaczmy, co możemy tutaj zrobić z tą kasą. Sprawdźmy, jakie mamy moduły. Jak widzicie, napędów już jest znacznie więcej. Reaktorów chyba jeszcze nie. Albo może o jeden więcej jest. Za to mamy dużo więcej generatorów osłon. Trochę więcej działek. Weszły w końcu wiązki elektronowe, które będziemy mogli sobie założyć. Furty było tak samo, ładownie doszły dwie nowe, w zasadzie możemy wykorzystać też te, ale tak legicznie, no to wtedy mieliśmy Stormax 30, teraz doszła jeszcze 40 i 50, kokpitów też nam się więcej pojawiło, dokownik chyba jeden dodatkowy, silniki, no już weszła Nowa 1000, bardzo mocny silnik. Tak samo Bucky Hellu. I teraz zwróćcie uwagę, jest to raptem 5 poziomów różnicy, bo tam miałem poziom 3, tu mam poziom 8. A znacznie więcej elementów mamy
do budowy statku. I teraz tak. Są dwie drogi. Pierwsza, tak samo jak zrobiliśmy z frontierkiem na trzecim levelu, czyli po prostu rozkładamy tego na części i po troszku ulepszamy. Drugim sposobem jest usunięcie wszystkich części całkowicie i budowa od zera. Myślę, że przerobimy sobie obie te części. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No dobrze, więc zacznijmy od sposobu pierwszego, to znaczy rozczłonkujmy naszego frontierka i zobaczmy, co tutaj będziemy mogli wykombinować. Uzbrojenie pozwolę sobie usunąć, ponieważ już wiemy, że mamy wiązki. Czemu w ten sposób? Czemu nie usuwam od razu? Wiecie co? Dużo łatwiej wizualnie będzie ogarnąć temat, co jeszcze potrzebujemy. Dlatego w ten sposób to robię, bo... Aha, dobra, wiem, że odsunąłem silniki, będę musiał szukać silników. No i na tej zasadzie. Skoro ten nasz frontierek już jest trochę lepszy, możemy mu dać na przykład stację kontrolną, która doda nam 4 stanowiska załogi, chociaż i tak chyba na chwilę obecną 2, może 3 będziecie mogli. Nie, to przecież chciałem. Stacja kontrolna, tak. Stacja kontrolna. Generator przeszkadza. Nie wiem, czy 2 podwozia w tej chwili wystarczą. Się okaże. Tak naprawdę statek no, buduje pod pojemność, nie? Zazwyczaj. Skoro go robimy pod pojemność, to by wypadało dać jakieś... przepraszam, jakieś magazyny. ...320... Tu prawie 400. Spora różnica w masie jest, ale... Nie wiem, czy nie będziemy zmuszeni... dodatkowego podwozia dać. Na pewno ucierpi na tym manewrowość, nie? Tutaj bez dwóch zdań. Jeżeli uda nam się wykręcić manewrowość w granicach 60-70, no to będzie dobrze. O. Mógłbym odwrócić, nie? Mamy 2 błędy, więc... Póki co jeszcze nie wymagają od nas dodatkowych modułów. Jest dobrze.
Tutaj zostawimy na silnik miejsce. Generalnie 2000 ładowności na Frontierze już myślę, żeby było nie najgorsze. Ale jeszcze się wstrzymajmy. Skok. Także weźmy, wymieńmy sobie. Ciąg skoku 18. Weźmy ten najsilniejszy. O, nie zauważyłem, że to jest klasa B. Dobra, pomyłka. Dziewiętnaście. Nie najgorszy ten Helios. Przyznam się szczerze, że mnie zaskoczył. A w sumie zostawmy to swoje miejsce, może coś jeszcze sobie wlulamy tutaj. Czyli skok jest ok. Generator, wygenerowana moc 14. Przydałoby się coś lepszego. Weźmy sobie, poszukajmy. A właśnie, nie powiedziałem wam. O, możecie sobie normalnie wybierać przedmioty poza statkiem, ale jeżeli macie zaznaczone przepraszam, zaznaczone miejsce, to wam pokażę wszystkie, które będziecie mogli doczepić jakby do tego miejsca. No w sumie cholercia, byśmy mogli napęd, reaktory. Moc 18. Ten jest najsilniejszy, więc dajmy ten. Teraz wywalmy silniki, wymieńmy. Teraz jak zobaczycie, mam zaznaczony ten prawy przyczep, czy jak go tam nazwiemy. I mi pokaże tylko silniki, które właśnie mogę przyczepić do tamtego miejsca, nie? Nie będę miał silników, których nie da się przyczepić. Poszukajmy teraz najsilniejszego. Ciąg silnika 5, 7, 7, 10. No niestety White Dwarf jest najlepszy. No, tutaj jest nowa lepsza, no ale ona jest klasy B, a nie mamy tego generatora zamontowanego. I z drugiej strony powtórka. Zobaczcie, nie musimy odwracać. Po prostu dostawiamy. Mobilność 25. Ciągle bardzo słabo. Tylko, że to chciałbym z glitchem zrobić, więc musimy to zrobić tradycyjnie. Mobilność 58. No, powiedziałbym, że jest znośnie. Nie jest dobrze, ale jak na 2000 ładowności jest znośnie. O czym wam nie wspominałem właśnie, już przy poprzednim tworzeniu statku chciałem słówko o tym nadmienić. Dużo ludzi robi w ten sposób, że starać się wszystkie ławy przemysłowe na statku zamontować, nie? Czyli do skafandrów, do broni, do
wytwarzania tych przedmiotów, co są na posterunek potrzebne, laboratoryjną, medyczną i gotowanie, tak? Rozumiem was, naprawdę, bo sam tak zrobiłem kiedyś. Ale jest to bez sensu, ponieważ no, statek by musiał mieć ładowności, nie wiem, z 500 tysięcy, żebyśmy mogli wozić wszystkie materiały, które będą nam potrzebne do craftingu. Dużo lepiej jest je sobie wrzucić do skrzynki w loży, tam w piwnicy, która jest skrzynią bez dna, nie ma żadnego limitu, i sobie tam craftić, niż zajmować przestrzeń w statku. Mówię z doświadczenia, ponieważ no sam tak zrobiłem i to się nie sprawdziło. Na statku dobrze, żeby było wyrko w razie czego, żeby się przespać, podleczyć zdrowie, czy tam przeczekać. Stanowiska załogi, żeby boostowali nasz statek. Dobra broń i w miarę miejsce, jeśli chodzi o ładowność. Tak naprawdę to wszystko, co potrzebujemy na statku. Dobra, pokombinujmy sobie dalej. Broń. Teoretycznie byśmy mogli, widzę, jeszcze jeden silnik założyć. I może tak zrobimy, ale to za chwileczkę. Na razie tylko jedną wiązkę elektronową mamy do wyboru, ale weźmy ją sobie. Coś mi się tu nie podoba, ej. No właśnie. Nie była przyczepiona. Myślę, że trzy działka pozwolą nam w zupełności z większością przeciwników się uporać. Przynajmniej na tych początkowych poziomach. Więc na luzie. Jeden błąd. Czyli jest nieprzydzielona broń. No weźmy sobie, przydzielmy od razu, żeby... nas tu nie rozpraszała. Co mówicie? Jeszcze jeden silnik? Możemy pod spodem zamontować na reaktorze? Spróbujmy. Tylko musicie zwrócić uwagę, że silnik maksymalnie 3 punkty mocy może pobierać, ponieważ tyle nam zostało. No, to by było niegłupie. Tylko, że ponownie będziemy musieli z glitchem to zrobić. I weźmy go. Klepnijmy od dołu. $67,000. Kurde, silniki nas dużo pociągnęły, bo one są drogie w cholerę, ale za to bardzo na mobilności zyskaliśmy. Tylko, że już widzę, że pojawił nam się błąd zapewne. Dokładnie, statek ma za mało podwozi. I zaczynają się schody, nie? To jest właśnie to, co wspominałem, że potrzebna jest równowaga. Ale spoko, zaraz to sobie jakoś ogarniemy. Robimy to sobie w ten sposób. Ładownię przeniesiemy piętro wyżej. Tu dorzucimy podwozia, tylko... z
znowu przez to stracimy na mobilności trochę, nie? To jest takie... Dwa ostrzeżenia. No dobra, ale przy ostrzeżenia to jest przydział broni, więc na luzie. Skok mamy zmieniony, reaktor mamy zmieniony. Tarczę przydałoby się dać mocniejszą, póki jeszcze jesteśmy w limicie gotówki. Klasy B oczywiście nie możemy zamontować. 375, 340, 350. No damy najmocniejszą oczywiście. tysiące, także wymieńmy jeszcze baki helu. Baki helu tak naprawdę nie są jakoś tam 75, 70 najpotrzebniejsze. Ale zawsze pozwolą nam trochę dalej skoczyć, nie? Mobilność 82, uważam, że... Cholercia, sorki. Uważam, że przy ładunku, ładowności 2000 jest to bardzo dobry wynik. Zasięg skoku 17, więc też nie ma co narzekać. Czterech członków załogi. Uzbrojenie mamy tylko jeden rodzaj, ale myślę, że w zupełności wystarczy. Chyba, że będziecie myśleli o abordażu, a jeszcze nas stać. Czy mamy tłumik? Szkoda. Ten zerownik jest najlepszy, bo ten tłumik mocno uszkadza też kadłub. Ale z braku laku zamontujmy go sobie. Tylko pamiętajcie, że kiedy tylko będziecie mogli, wymieńcie go na zerownik. No i musimy przypisać oczywiście. Tłumik. Mamy jedno ostrzeżenie, ale to jest ostrzeżenie, że mamy nieprzypisaną jedną broń, no bo faktycznie mamy tylko dwa rodzaje broni. I co? I tak by się w sumie prezentował nasz przerobiony Frontier. W zasadzie, żeby to ładniej nawet wyglądało, możemy zrobić to w ten sposób. Kurde, z całym modułem złapałem? A nie, w ten sposób nie możemy zrobić, ponieważ ładownia nam będzie kolidowała z bronią. No trudno. Czyli musimy tak trochę po skosie je zostawić. No to musieliśmy podnieść, żeby zmieścić podwozie, nie? No i tak by się prezentował nasz Frontier w granicach 86 tysięcy kredytów. Weźmy go sobie, kupmy, co tam. Generalnie jego ładowność na chwilę obecną jest zbliżona do ładowności tych najbardziej pojemnych statków. Oni mają 2300, 2500, a tu w sumie silnik moglibyśmy nawet trochę cofnąć z generatora, dać tutaj pod ten moduł, żeby to tak bardziej wyglądało. A
ale myślę, że ujdzie spokojnie w tłoku. A chyba, że na szybko sobie przesuniemy, zobaczymy jak to wygląda. Tutaj akurat nie będzie nas to kosztowało w żaden sposób. Żadnych dzięków. Więc sobie spróbujemy przesunąć silnik trochę do tyłu. Nie wiem, czy ta sztuka nam się uda, czy nie. Lepiej i gorzej? No, zostawmy tak. Przesunęliśmy tylko jeden moduł, także nic za to nie płaciliśmy. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. No, powiedzmy, że ujdzie. Wiecie co, ja sobie robię save'a, nim zajmiemy się drugim statkiem. Kurde, mam nadzieję, że będę mógł save czytać właśnie. Ten startowy, żebyśmy mogli zbudować od zera drugi statek. No, zobaczmy, jak się prezentuje w powietrzu. No, myślę, że ujdzie, nie? Latałem gorszymi. Osłony na maksa, elektromagnetyczne możemy zdjąć, cząsteczkowe sobie możemy wymaksować. No, ponieważ, tak jak mówię, elektromagnetyczne będziemy używać tylko w momencie abordażu, nie? No, powiem wam, że to jest w stanie zrobić niezłe spustoszenie, także nie najgorzej. A jak strzela? No, jest zdecydowanie wolniejsze, ale nie powiedziałbym, żeby było źle. Tylko i tak pamiętajcie, jak tylko będziecie mogli, wymieńcie na zerownik, nie? Ponieważ ten niszczy kadłub, więc istnieje ryzyko, że próbując przejąć statek, po prostu go zniszczycie. Zerownik ma tam chyba tylko jeden punkt obrażeń, jeśli chodzi o uszkodzenia kadłuba. Dobra, wylądujmy sobie, ja sobie zapiszę, spróbuję wczytać save'a sprzed budowy i spróbujemy sklecić jakiś statek na miarę naszych możliwości, tak od zera, nie? Nie, powiem wam, że tak, może nie jest najpiękniejszy, ale jeśli chodzi o jego osiągi, jestem naprawdę zadowolony. Dopiero w trakcie edycji zdałem sobie sprawę, że film ma już godzinę, także Frontiera od zera i statek na 60 levelu sobie zrobimy w drugim materiale. Przepraszam was najmocniej, nie sądziłem, że mi tyle czasu na tym zejdzie. Myślę, że jeśli chodzi o materiał z Frontierem od zera i statkiem powyżej 60 wskoczy najdalej za 2 dni, a ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki, śliczne za oglądanie, trzymajcie się i na razie.